Создатели. Добрый день, добрый день. Добрый день. Arek nie ma pretensji, absolutnie nie, bo to jest zawodnik, który nie kalkuluje. On, gdyby ktoś mu rzucił, nie wiem, cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. Pan nie rozumie, co ja mówię, dlatego macie taką tą weszło. Also, Wasilij Berezutski ist verletzt und kann russische Mannschaft nicht helfen auf europäische Mannschaft. Was finden Sie davon und was denken Sie, wer wird Wasilij Berezutski verfangen? Alexej Berezutski oder Scharonow vielleicht? Ja myślę, że jeżeli jest, ma kontuzję, ach, ja mam się potem. Ja ich denke in russische Mannschaft. Krótkie podsumowanie, zamiast wygrać mecz, przegraliśmy. Ja znam taką anegdotkę przed Ligą Mistrzów. Przychodziliśmy tutaj wcześniej przed treningiem i stoimy Wojciechowski tam z zarządu, Tadek, Kapiński i była taka firma, która naprawdę, bo musieli ten płot wysoki zrobić, no tak, no to była, zapierniczali równo. I Wojciechowski tak stał i patrzy na nich i mówią: Tadek, patrz jak oni za***, a nie wiedzą, że robią to za darmo. Tak jak my w sumie. My płakamy. Franek Smuda czyni cuda właśnie, czyli... Nie, to jest, nie jestem żadnym mesjaszem, ale lubię o coś walczyć, albo o spadek, albo o mistrzostwo, to jest lepiej jak się walczy o mistrzostwo, ale o spadek to też jest adrenalina, także mi to jest potrzebne. Tosze to najnowszy nabytek Górnika, tak. Dosyć egzotyczny kierunek PR-u, ale pan już chyba ma... miał stamtąd zawodników i... A mnie to jest obojętnie, czy Peru, czy Jamajka. Dziękuję, proszę. Samuel Szczygielski, weszło. Dobry wieczór, trenerze. Ostatnio z Wisłą Kraków przegrał pan tutaj 0-5, dzisiaj też 0-5. Pan utrzymuje tą opinię, że lubi przyjeżdżać na ten stadion? Tak. Dziękuję. A co to jest, brzydki stadion? Mesław Pitry... Jeszcze mając go tutaj w Poznaniu, w Lechu, to jest piłkarz kompletny. Zakoprowiek, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, ja chciałam nawiązać do pana wypowiedzi sprzed roku, jak pan powiedział o Niemcach, że Niemcy to nie Niemcy, tylko farbowane lisy. Czy pan podtrzymuje to zdanie, tę opinię z wtedy? Co? Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek takie powiedzieć. Takie... Coś takiego powiedział. Nie, nie przypomnę sobie. Może chodziło o to, że potrafią szybko zaskoczyć przeciwnika i mają cwaniactwo w sobie. Bo niewątpliwie to też jest jakiś tam sposób na to, żeby zaskoczyć przeciwnika, czyli cwaniactwem. No, lisy to oni byli od początku. To... Zawsze mieli super zespół. Wiadomo, że nie walczymy o mistrzostwo, a walczymy o Spartę. Mówiliśmy także kibiców, w jakich nastrojach wychodzili ze stadionu, w jakich nastrojach tutaj przyszli pod hotel Hayat. Graliśmy spotkanie w ciągu 2 minut, straciliśmy frajerskie bramki, bo tak tylko można to nazwać. Sytuację teraz mamy, że nie rodzą się ci piłkarze tak jak w latach 70., 60. czy później, jak grzyby, tylko trzeba naprawdę ze świecą w ręku jeździć po tych stadionach i wybrać. A propos tak. Wojciecha Szczęsnego, który powiedział wczoraj, że troszeczkę mu się przed Cristiano Ronaldo nóżki trzęsą, to ja chciałem zapytać, jaki jest sposób na trzęsące się nogi? To on z kitem pojechał na pewno.
nie wiem, czy to jest szwagier pana, czy ten ciągle Małecki. No, zobaczymy, to decyzję podejmę przed meczem. Chciałem jeszcze o Alana Urybie zapytać, bo tam tak groźnie to wyglądało. Pan wie, co mu się stało i czy to już... Nie, wszystko jest ok. Panie, jakąś lufę przejdzie mu wszystko. To nie jest złapany Jasiu z łapanki, tylko to jest Jasiu Furtok. Nie, no. Pachną skarpetki, jakie boisko jest dobre, jakie buty są dobre, czy ten... To jest człowiek z branży, trzeba powiedzieć. I ja uważam, że takimi ludźmi tylko można się otoczyć i ci ludzie mi pomogą. Zawodników reprezentacji Andory powinniśmy się najbardziej obawiać. To znaczy, to już jest prawie koniec tej konferencji. I to było pytanie, to jest największa bomba na tej kierunku, na tej konferencji. Takiego pytania, no to dawno nie miałem i chyba już nie będę miał. Wystarczyło, jak zawodników testowałem, 5 minut czy 10 minut. Wystarczyło mi, jak po schodach wchodził, schodził, też mi wystarczyło. Wcześniej nie wiedział, że trzeba być dobrze przygotowanym fizycznie? Pan nie rozumie, co ja mówię, dlatego macie taką tą weszło. Nie? No, pan nie rozumie, zawsze wchodzicie gdzieś. Chodzić do 100 lat. Najważniejsze jest zdrowie. Oczekuję, że jutro gazetę otwieram i jakieś tam petardy będą. Bo to też przyjemne jest. Motywuje do dalszej pracy. Przyjemnego.